A propos nowej reklamy. Zaliczone! Będę próbował choćby setki razy, jeśli będę musiał. Wystarczy, że wygram jeden raz! Zrzucaj skórę. Dzięki, Luki. To przechodzi ludzkie pojęcie. Wielki mistrz, słucha? 9! Tylu mirakulów użyłaś przeciw jednemu złoczyńcy, gdy czarny kot mógł użyć jednego kataklizmu. Musiałam. Czarny kot zaginął. Co to ma znaczyć, zaginął? Posiadacz jednego z najpotężniejszych mirakulów nie może łazić, gdzie mu się podoba. A jak zacznie podejmować własne decyzje i stanie się jak władca mroku? Czarny kot jak władca mroku? Rety, czy ty przypadkiem nie wyolbrzymiasz problemu? Wcale nie. Powinnaś wiedzieć, kim jest czarny kot, żeby mieć nad nim większą kontrolę. Co? Nie możemy znać swoich tożsamości. To byłoby niebezpieczne, gdyby władca mroku złapał jedno z nas. Mam to w nosie! Rozwiąż ten problem szybko, albo odbiorę mu mirakulum, jak tylko wychyli wąsy i sam wybiorę nowego czarnego kota. Dobrze, uspokój się. A gdybyś ty wiedział, kim on jest, to wystarczy? Tak, myślę, że tak. Ale ostrzegam, jeśli ci się nie uda... Słyszałam. Będzie nowy czarny kot. Zamierzasz spełnić jego żądanie? A mam jakiś wybór, twoim zdaniem? Nie będę walczyć z niebiańskim strażnikiem, ale nie zaryzykuję utraty czarnego kota. Potrzebuję was obu. Chyba mnie nie potrzebowała. Plak, wysyłaj pasur. 14 wiadomości? Pewnie jest wściekła. Nareszcie! Wiem, co zaraz powiesz, kropeczko, ale... Nieważne. Najważniejsze, że daliśmy radę, ale musimy pogadać. Spotkajmy się na szczycie wieży Eiffla. Mam przeczucie, że zostanę wylany jak mleko.